Myślę, że to od początku nasza dobra gra była przyczyną tego, że rywale wyglądali na może bezbronnych. Dzisiaj cały zespół dobrze zagrywał. Byliśmy też skuteczni na kontrze, a przede wszystkim w swojej pierwszej akcji. On był tylko w drugim secie bodajże przestój na po 5 na 9-5. Kilka niedokładności, ale potem David wszedł na zagrywkę i wszystko wróciło do normy. Także no, rzeczywiście bardzo cieszy, że kolejny już mecz w Lidze Mistrzów wygrany dość szybko, pewnie 3-0, tracąc jak najmniej sił, bo tymi siłami musimy szachować troszeczkę. Cieszymy się bardzo, że w tej Lidze Mistrzów kolejne już czwarte zwycięstwo z kompletem punktów, także skupiamy się na tych rozgrywkach, żeby je skończyć wygrywając kolejne dwa mecze. No ale musimy też skupić się na lidze, która jest równie ważna albo ważniejsza, bo no nie oszukujmy się, rywale w naszej grupie nie są najmocniejsi, nie są faworytami, to my jesteśmy zespołem, który powinien wygrać tę grupę. Natomiast w lidze coraz więcej zespołów gra coraz lepiej i trzeba uważać na każdego rywala. Już w sobotę mamy tutaj u siebie na hali Radom, z którym nie będzie łatwo wygrać. Tak naprawdę już od miesiąca, bo zacząłem trenować, zacząłem skakać w tej przerwie świąteczno-noworocznej. Pierwszy tydzień czy dwa tygodnie miałem liczone skoki, także to było takie trenowanie na pół gwizdka. Natomiast od dwóch i pół tygodnia jestem w pełnych obciążeniach i szukam takiej swojej optymalnej dyspozycji i chciałem pokazywać trenerowi jak najczęściej, że jestem gotowy do grania. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że akurat na mojej pozycji jest, chłopaki są w rewelacyjnej dyspozycji. Wszyscy trzej grają bardzo równo, bardzo dobrze, ale ja zrobię wszystko, żeby pokazać, że też jestem w stanie grać równie dobrze.